Obchodzimy po raz kolejny rocznicę zwycięstwa nad Niemcami hitlerowskimi, czyli 8 maja. Pogoda nam dopisała. Koledzy też, mam na myśli, składanie kwiatów pod pomnikiem na Placu Zwycięstwa w Pile. Poza tym zawsze pamiętamy też o tych, którzy polegli i leżą na cmentarzu w Leszkowie. Tam też udaliśmy się razem z delegacją prezydentem i z delegacją naszego zarządu rejonowego zapalić znicz, złożyć kwiaty. Także staramy się pamiętać. A dzisiejsze spotkanie razem z studentami, tak można powiedzieć, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jest kolejnym naszym spotkaniem. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. I zanim zacznę takie poważne rozmowy z Państwem, to najpierw oddam głos miłemu Panu. Bardzo Pana proszę. Dziękuję bardzo. Karol Czerkanów, prezes zarządu koła nr 2 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Pile. Zanim zaczniemy uroczyste obchody Dnia Zwycięstwa, bo tak się tam nazywała ten dzień, to chciałbym wręczyć dyplomy jubileuszowe dwóm kolegom, którzy akurat niedawno skończyli. Kolega pułkownik Władysław Słownik, 80 lat. Brawo! I kolega Kaczmarski, zawsze dziękuję bardzo. Proszę Państwa, maj to miesiąc, w którym dużo jest różnego rodzaju rocznic ważnych, narodowych i są to również dni uroczyste związane z zawodami i są również dni, które wspominają o czasach bardzo trudnych, o czasach II wojny światowej. O wojnie można mówić bardzo wiele. Ktoś powie, i po co to ciągle wspominać? Było, minęło, żyjmy przyszłością. Proszę Państwa, w życiu potrzebna jest pamięć. A żeby funkcjonowała pamięć, musi być wiedza. A wiedza historyczna ciągle poszerza swoje kręgi. Poszerzajmy więc wiedzę, pamiętajmy, bo to jest potrzebne do tożsamości narodowej. Jak wyglądało zakończenie wojny? Jak wyglądały te ostatnie dni tej strasznej zawieruchy? Ale teraz oddaję pałeczkę osobie, która lepiej się na tym zna. Proszę kolego. W finiszu wojny, w którym udział mieli nasi żołnierze i tutaj właśnie o nich kilka słów. Państwo na pewno świetnie wiedzą, wojna wybuchła w 1939, we wrześniu 1939 roku. Armia Polska została pokonana niestety przez Niemcy hitlerowskie, Związek Radziecki, przez wojska też słowackie, litewskie, które też kroczyły na teren Polski, o czym się często zapomina. A to także miało miejsce, ale duch walki i oporu Polaka nie został złamany, Polacy walczyli w podziemiu i na, jak to się ładnie kiedyś mówiło, na wszystkich frontach II wojny światowej. Kolejną formacją to właśnie już mówiono drugi korpus generała Andersa, ksiądz tutaj jest też ewangelikiem, tak? Tak jak właśnie generał Anders, więc jest pewna, jest mamy stworzenia trzech armii, na to były siły, tylko nie było kadry. W drugiej armii 56% oficerów to byli oficerowie radzieccy w polskich mundurach, tak? Programowo chodziło o to, żeby się nie udało takiej formacji, wydzielono cztery jednostki, które miały walczyć o Berlin. Była to pierwsza dywizja imienia Tadeusza Kościuszki, tak która walczyła pod Lenino. Był to batalion zmotoryzowany pontonowo-mostowy i dwie brygady, haubic i moździerzy. I one walczyły tutaj na terenach, byśmy się powiedzieli, jak to jest może, jak to kiedyś mówią, Berlina Zachodniego. Symbolicznie jest naszego żołnierza chwila triumfu, tak? Polskiego oręża na gruzach Berlina, tak? No za Warszawę był to jakiś odwet, nie? Przecież żołnierze pisali kredą na pociskach za Warszawę, tak? Która była zbudowana z ziemią. Dziękuję bardzo. Chwilą mówił do Państwa
Robert? Tak. Kolasa. Tak jest. Czy w tym wojsku, wśród walczących żołnierzami, byli kapelami, mają swoje prawa, mają swoje obowiązki, obowiązki na czas wojny, na czas pokoju i o tym dalej powie doktor Kolasek. Nie będę kapelami, ale o sobie bardzo niesamowitej i nieprzeciętnej. Postanowił zostać duszpasterzem, ale nie chciał być zwykłym księdzem. Chciał być zakonnikiem, a najbardziej misjonarzem. To było jego marzenie. No i wybrał sobie seminarium duchowne, niższe jeszcze, ojców oblatów w Lublinie. I tutaj ją oczywiście ukończył, w międzyczasie ukończył także nowicjat. Normalnego kapelana nie miała się niczym różnić od tej przedwojennej. No i oczywiście chrzest bojowy, ta dywizja przeszła, jak każdy wie, bitwę pod Lenino 12-13 października. W bitwie ksiądz brał także udział, oczywiście no tam nie biegł z karabinem, ale namaszczał tych, którzy ginęli. Jak wiemy, straty były dość duże, przynajmniej ponad 580 żołnierzy zginęło, drugie tyle zaginęło. Nie wszyscy tego bardzo go dobrze wspominają właśnie jako człowieka naprawdę takiego no, bardzo wartościowego, no prawdziwego duszpasterza, tak? I tutaj on odchodzi w 78 roku na wieczne spoczynienie. Tak. Także bardzo dziękuję za uwagę i dziękuję jeszcze raz. Przedstawiam Państwu księdza kapelana Tomasza Wolę. Co tutaj robią ewangelicy, ale jednak jak będzie piła, była dosyć ewangelicka przed II wojną światową. I nawet w plebaniach, w której mieszkam, tam też mieszkał kapelan ewangelicki, tylko niemiecki wojskowy. Takie były czasy. A mimo, że pan doktor wspomniał o generale Andersie, też mój dziadek walczył właśnie pod generałem Andersem. Tak więc i w roku 1954 zlikwidowano ewangelickie duszpasterstwo wojskowe, czyli tak dobrze nie poszło. I dopiero 40 lat później odtworzyliśmy się jako duszpasterstwo ewangelickie. Ta północ w ogóle powiada za południe. W Warszawie jest biskup wojskowy, no i zostało nas kilku. No ja z kim, że tak powiem, odpowiadam duszpasterstwo za jednostki od Poznania aż po Szczecin, po 7 brygadę w Słupsku, w Korpusie Wielonarodowym Północ Wschód w Szczecinie, bo tam właśnie te jednostki, gdzie na przykład przyjeżdżałem czasami do Wałcza, wojskowi z Preclau, gdyż współpracuję właśnie z pułkiem z Preclau. Jeżdżę do Bydgoszczy, do J4 Training Center. Tam współpracujemy z różnymi jednostkami, gdyż tam są wyznawcy właśnie, czy Niemcy. Ale dwóch dzielnych synów też mam. Więc jeden 10, drugi 8 lat teraz. Pełna wiedzy, pełna chęci przekazania nam tej wiedzy, niezmordowana w tej swojej historycznych dążeniach. Dziękujemy Ci, Tereniu. Kolegom podpadła. Zaraz. I drukowanymi literami Terenia, i drukowanymi literami prosimy Cię o jeszcze. Wszystkiego dobrego. Jadzia, tak? Cześć drugą. Dziękujemy pięknie za wspaniałą. Dziękujemy, że mogliśmy poznać przede wszystkim, ale też i dowiedzieć się czegoś, o czym nie wiemy. Myślę, że następne spotkanie muzyczno-informacyjno z odpowiedziami na pytania będzie również u nas. Serdecznie zapraszamy. Dziękuję bardzo. Dlatego Panu życzy. No, na przykład, oprócz zdrowia, awansu jakiegoś, a księdzu, żeby został biskupem. Przybliżyłem działania zbrojne żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, 1 i 2 Korpusu oraz Ludowego Wojska Polskiego, szczególnie z punktem odniesienia na działalność 1 i 2 Armii w operacji berlińskiej. Poza tym ukazałem także rolę tutaj jednego z kapelanów Ludowego Wojska Polskiego, pana Wilhelma Kuprza. Postaci dość mało znanej w szerszej opinii publicznej, a bardzo ciekawej i no, nietuzinkowej. Dziękuję bardzo za zaproszenie na spotkanie z Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Była to możliwość pokazania służby duszpasterza ewangelickiego w Wojsku Polskim. Nie jest nas dużo, ale jednak staramy się wspierać żołnierzy nie tylko wyznaniowo ewangelików, ale także i z różnych innych kościołów.
bardzo było mi miło, że spotkało się z takim odzewem, padło tyle pytań, że mogliśmy podjąć refleksję na temat ogólnie duszpasterstwa w wojsku, a także na temat Kościoła Ewangelickiego tutaj na naszych ziemiach, a także walki ewangelików o odzyskanie naszej niepodległości. Bardzo się cieszę z możliwości uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez Uniwersytet Trzeciego Wieku. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, moje koło numer 2, Unia Weteranów Lotnictwa Polskiego, korzysta z kolejnego już zaproszenia i jak zawsze jesteśmy mile zaskoczeni poziomem przygotowania, przygotowanymi referatami. Jesteśmy zainteresowani dalszą współpracą. No, ciekawe. Ciekawe spotkanie. No, ciekawe, ale za więcej trudno powiedzieć. Młodzieży to przekazywać więcej. O, więcej młodzieży, bo nam to już... My to znamy. Wszystko, jeszcze może więcej, jak tutaj powiedział. No. No, jeżeli chodzi o to spotkanie dzisiejsze, to ono było naprawdę wspaniałe i było godne podziwiania tych wszystkich, co komentowali ten okres Dnia Zwycięstwa nad faszyzmem. Ciekawe spotkanie, ciekawi ludzie, dlatego że życie jest ciekawe i jeżeli uczestniczymy w życiu, możemy spotkać ciekawych ludzi. Poznanie, doznanie i wrażenia po dzisiejszym spotkaniu są przeogromne. Dziękuję.